serdecznie podziękować za cały rok ciężkiej pracy. Chciałem życzyć Państwu jeszcze raz wszystkiego na te nadchodzące święta i na ten przyszły 2013 rok. Chciałem podziękować wszystkim, którzy tutaj wytrwali, i Państwu radnym, i urzędnikom, szczególnie Paniom z Biura Rady, które wczoraj do późna wieczoru obserwowały te różne nasze poprawki. Chciałem podziękować wszystkim Państwu i do zobaczenia w 2013 roku. A teraz po kolei. Pani Marta Fatera, Pan Wierzbów Stawowy. Sprawy. Po pierwsze tym, którym się nie udało przy okładku, składam teraz najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wszystkim Państwu życzę spokojnych świąt, bo po świętach też nie mamy mówić o restrukturyzacji, spokój nasz się skończy. A po trzecie chciałam powiedzieć, że w pokoju przystarczy został gustowny kapelusik czarny i jeżeli to jest kogoś z Państwa, to proszę iść na górę sobie przynieść. Dziękuję. Dziękuję. No raczej nie mówię. Pan Radny Stawowy. Szanowni Państwo, w imieniu tego mikrofonu chcę złożyć serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, bo się spotkamy z Państwem radnym, Panią z obsługi i pracownikom urzędu. Mam nadzieję, że będą spokojne święta i o nas przyszło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce? Pan radny, proszę bardzo, proszę. Panie Przewodniczący, ja tradycyjnie naszych polskich świąt z dystansem do tego wszystkiego, co nazbieraliśmy w tym roku. Żebyśmy z lepszą kondycją spotkali się w następnym i za dużo sobie nie zagłuszali. Wszystkiego najlepszego w imieniu Prawa i Sprawiedliwości dla Waszych rodzin. My sobie to życzymy oczywiście dla wszystkich. Proszę przekazać tutaj również pozostałym osobom, które nas tak serdecznie obsługują. No i szczególnie dla Pana Przewodniczącego. Myślę, że będzie w dobrej kondycji. Dziękuję bardzo. A jestem zły? Pan, Pan Radny Rafał. Myślałem, że Pan tam już był, a to widzę. Przepraszam. Dwa zdania. Pierwsze, że ja też oczywiście składam na życzenia, ale jeżeli coś było z mojej strony, tak, to przepraszam w kontekście jakiegoś warunku serdecznego. Ale prosił mnie komandant Zdolek, jak i również dowódca okręgu RP Kraków, Piotr, jak i cała załoga okręgu RP Kraków, aby po prostu Państwu też złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia, pomyślności i tej płaszczyźnie po prostu naszej rady zawodowej, jak i prywatnej. Wszystkiego najlepszego i bardzo dziękuję po raz kolejny za telewizor, który nam będzie uświetniał po prostu pobyt świąteczny. Natomiast taka informacja tylko podam, że prosimy również wszystkich, co to mogą zrobić, bo okręg jest przeznaczony od 3 lat do remontu. Planowany remont okręgu jest 2013. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Migdał. Serdeczne życzenia. Proszę Państwa, dystansu do tych wielu rzeczy, dużo optymizmu i bardzo, bardzo dużo dobrych myśli z przyszłego. Dziękuję. Jeszcze Pani Radna Mańczewska, też drugi raz. Panie Przewodniczący, bo bardzo bym chciała złożyć w imieniu swoim, ale myślę, że i Waszym, życzenia dobrych świąt i spokojnego nowego roku do czasu naszego powrotu na pierwszej sesji strażnikom miejskim, tym pięknym paniom w górach i panom, którzy nam tutaj towarzyszą. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Teraz będzie sprawdzenie obecności. Chyba ostatni w tym roku. Z naciskiem na chyba. To jest taki pomysł. Bardzo proszę. Nie. A nie, nie. Czy ktoś jeszcze tym udział nie widzę? Zamykamy, proszę, wydruk. Proszę wydruk. Pan Fryderyk nieobecny i pan Torek nieobecny usprawiedliwiony. To może pan wie. Dziękuję, zamykam obrady 63.
Rady Miasta i dziękuję Państwu i wesołych świąt.